29 sierpnia 2021 roku Bobolice, były gospodarzem obchodów ogólnopolskiego Święta Plonów. Uroczystość pod patronatem premiera Mateusza Morawieckiego była podziękowaniem dla rolników, sadowników i ogrodników za ich ciężką pracę. Dożynki rozpoczęły się mszą świętą, której przewodniczył biskup Edward Dajczak, ordynariusz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Tę mszę świętą odprawiam za polskich rolników, za ludzi wsi, za ludzi kochającej ziemię ojczystą i uprawiający ją. Za tych wszystkich, którzy wspierają przez różne agendy tych, którzy nas żywią. Z całą wdzięcznością stajemy przed Bogiem, by podziękować za tegoroczne plony i powierzyć Mu tych, którzy służą narodowi, dając Mu chleb. Po mszy świętej utworzono korowód dożynkowy, który przeszedł przed scenę, gdzie odbyła się część oficjalna uroczystości. Starostami dożynkowymi byli przedstawiciele gospodarzy, Halina Stoltman i Franciszek Łobocki, rolnicy z gminy Bobolice, którzy wręczyli premierowi Mateuszowi Morawieckiemu chleb dożynkowy. Dziękuję, Bóg zapłać za ten chleb, za symbol pracy rolnika uświęcony naszą tradycją. Obiecuję dzielić go sprawiedliwie i mądrze, tak żeby dla wszystkich wystarczyło, a dla nikogo nie zabrakło. Premier Mateusz Morawiecki mówił również o pakietach pomocowych dla polskiej wsi. Pierwsze nasze działania to przywrócenie godności polskiej wsi, przywrócenie jej właściwego miejsca na społecznej mapie Polski. Ten program będziemy kontynuować jeszcze w tym roku w wysokości 1 miliarda złotych przeznaczonego na polską wieś popegeerowską, a w kolejnym roku co najmniej 1,5 miliarda, a więc 10 razy więcej niż ten program dotychczasowy 250 milionów. Na to zasługuje polska wieś. Hej! Otwierajcie wrota! Polu już skończona robota! Żniwa zakończone, ziarno ogarnięto, dzisiaj po Bobolicach wielkie mamy święto! Obchody uatrakcyjniły występy zespołów ludowych oraz liczne stoiska kół gospodyń wiejskich i lokalnych wytwórców, którzy zaprezentowali swojską żywność i ludowe rękodzieło. Na dożynkach nie zabrakło również stoisk Lasów Państwowych. Leśnicy oprócz tego, że dbają o lasy, że udostępniają lasy, że dbają o to, żeby te najcenniejsze jego zasoby zachować w jak najlepszym stanie, no serwują dzisiaj jeszcze coś zupełnie innego. Jakby od strony kulinarnej projekt Dobre z Lasu to jest najwyższej jakości certyfikowana dziczyzna. Można ją dzisiaj zdegustować, spróbować i samemu przekonać się, jak smakuje dzik czy jeleń, no przygotowany na różne sposoby, bo mamy tu gotowe wyroby. Jesteśmy na dożynkach, a więc no trochę pola, ale trochę też lasu. Cieszymy się dzisiaj, że świętujemy te dary, które są z pola czy z zagrody, ale świętujemy również to, czym darzy las i to, co najlepsze możemy dać dzisiaj z lasu, to właśnie jest ta zdrowa, ekologiczna dziczyzna. Chcieliśmy się zaprezentować również jako Lasy Państwowe, jako nadleśnictwo, jako leśnicy na tych właśnie dożynkach, prezentując swoje miejsce, swoje stanowisko z takim przesłaniem edukacyjnym, aby pokazać, czym się zajmujemy, aby przy okazji pokazać również to, że pracujemy wspólnie z rolnikami, bo właściwie nasze uprawy, uprawy leśne, to też są takie uprawy prawie rolne, tyle tylko, że trochę dłużej czekamy na zbiory. A więc tu tych porównań i wspólnych cech z rolnikami jest bardzo, bardzo wiele.